kombatanci, krosowiacy, harcerze zgromadzili się przy pomniku ufundowanym przed laty przez prywatną osobę, krosowiaka, na jego własnej działce. Stoją tu trzy duże głazy upamiętniające Polaków zamordowanych na wschodzie. Na jednym z głazów jest łańcuch, na drugim kontury międzywojennej Polski. 11 lipca 1943 roku, krwawa niedziela po prawie 100 miejscowościach Wołynia, nacjonaliści ukraińscy dokonali rzezi i mordów na Polakach, na naszych rodakach. 11 lipca to jest jeden dzień. To jest apogeum tych wszystkich mordów, które zostały dokonane tam na Kresach od 1942 do 1947 roku. A wielkość tych strat mierzona w różnych tych wynosi od 120 do 180 tysięcy. W tym jednym dniu zginęło około 10 tysięcy, jednocześnie zorganizowane to było w jednej miejscowości. To są to delegacje, które będą składać wiązanki kwiatów, są przedstawiciele związków kombatanckich i służb mundurowych. Przyszli też zwykli mieszkańcy, którzy mówili mi, że przychodzą tutaj właśnie w to miejsce od wielu lat.